Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry SWOT 4 Mapy Dodatkowe. Moi drodzy, w kolejnym odcinku chciałbym zabrać Was na teren pewnego nocnego klubu. Myślę, że dobrze powiem nocnego klubu, natomiast nie jest to klub na pewno A-bomb, nie jest to ten klub, który już niejednokrotnie wykonywałem z misji podstawowej, jest to zupełnie inny klub. Natomiast na terenie tego klubu pojawiła się jakaś zadyma, tak? Najprawdopodobniej nie była to tylko zwykła bijatyka, ponieważ gdyby to była bijatyka, to zawołaliby pewnie pracownicy policję, policja by sobie poradziła. Widocznie policja była zawiadomiona, policja przyjechała, okazało się, że napastników jest więcej, bądź też pojawiły się pogłoski, że jest to jakiś zorganizowany napad, być może mający związek z jakimś terroryzmem, tak? I w związku z tym została zawiadomiona ekipa SWAT, żebyśmy całą sytuację ogarnęli. Nie znamy powodów, nie znamy przyczyn, dla których podejrzani tu się znaleźli. Wiemy tylko, że opanowali cały klub. Rozpoczynamy misję przed wejściem do klubu. Opisu misji oczywiście nie mamy. Mamy natomiast dwa podstawowe cele, czyli mamy odbić wszystkich cywilów znajdujących się w klubie. W skład tych cywilów wchodzi obsługa klubu. No i oczywiście wchodzą też goście, tak, którzy byli. Natomiast w drugim celu mamy zaprowadzić porządek, przywrócić porządek, czyli zabezpieczyć lub obezwładnić, aresztować lub obezwładnić wszystkich podejrzanych. Także moi drodzy, zaczynamy. Misję wykonuję sobie z granatami. Tym razem weźmiemy sobie 3 granaty błyskowe, gaz łzawiący, światłowód, MP5, pociski FMJ, bo z tego co pamiętam podejrzani kamizelek nie mają, wyważenie C2, ochrona hełm, kamizelka lekka i myślę, że możemy akcję rozpoczynać. Pierwszą rzeczą, moi drodzy, która mi się rzuca w oczy na samym początku, to jest to, że jak wam wspomniałem, znajdujemy się na wejściu do klubu. Co prawda ciekawym jest to, że klub ten nie jest wyraźnie oznaczony, że jest to jakiś klub, tak? Nie ma nazwy klubu, nie ma nazwy firmy. Jesteśmy w jakimś takim, mówiąc takim specyficznym językiem, w zadupiu, tak? Powiem wam szczerze, że ja nawet nie wiem, jak tu się dostaliśmy tą furgonetką. Bo zwróćcie uwagę. Ja znowu się będę czepiał szczegółów, tak? Znowu się będę tych szczegółów czepiał, ale moi drodzy, już taki jestem, że potrafię doczepić się do wszystkiego. Mamy samochód SWAT-a, podjechaliśmy tym samochodem, ale nie ma tu ani żadnej bramy wjazdowej, ani żadnej drogi. To wygląda jak jakieś zaplecze klubu i byłoby to zaplecze, bym powiedział, że to jest zaplecze. Jesteśmy od zaplecza, bo nie ma też logo klubu. Natomiast gdyby nie to, że ta ciężarówka SWAT-a tutaj stoi. Ja nie wiem, czy nawet nie mogli nas przetransportować helikopterem, bo całe to zaplecze jest zadoszone. Całe to zaplecze, moi drodzy, jest zadoszone. Także nie wiem, co tu się stało, czy może my tutaj gdzieś ktoś kiedyś z funkcjonariuszy SWAT zaparkował i później postawili budynek i nie mogli, nie wiem, tego samochodu ruszyć, zaklinował się ten samochód, popsuł się, nie wiem. Nie wiem, jak to się stało, ale moi drodzy, znajdujemy się tutaj na jakimś obudowanym kwadracie, w którym znajduje się ciężarówka znikąd, która się wziąć tutaj nie mogła. Więc, no, początek nie jest kompletnie realistyczny. To trzeba powiedzieć, nie jest realistyczny, ale powiem wam szczerze, że misja mimo wszystko jest dość ciekawa. Moi drodzy, pierwsze zlustrowanie pomieszczenia od razu nam sygnalizuje to, że mamy cywila i mamy jeszcze kogoś na 12. Zwróćcie uwagę, ten ktoś na 12, bo to nie jest chyba teksturka. Jest tam ktoś, zobaczcie. Godzina 12 po lewej stronie kasy, widać wyraźnie cień, który się przemieszcza. Także najprawdopodobniej będzie to jakiś kontakt. W związku z tym od razu sobie użyjemy C2, bo C2 powinna go chycić. Po prawej stronie mamy drzwi, po prawej stronie mamy cywila. Więc tu się nie będziemy zastanawiać. Już myślę, że tu w ogóle wejścia nie ma. Klamki nie widziałem. Ale to też jest sobie ciekawe, słuchajcie. Drzwi są zamknięte, a klamki nie ma. No nie ma klamki. Nie ma klamki, a może z tego wejścia w ogóle nie korzystają, tak? Może w ogóle tu nie jest... Nie jest wejście, z którego korzystają, ale zwróćcie uwagę. Logo nie ma, ale tu jest jakiś szyld. Szyld, na którym chyba coś kiedyś pisało. Ale aktualnie już nie pisze. Także być może tu kiedyś, w dawnych czasach jeszcze ten samochód mógł jakimś cudem tu wjechać i nie stały te budynki po lewej, po prawej stronie. Być może to było wejście do klubu, tak? A teraz całkowicie zamknęli. Ale w sumie ciekawym jest to, że no, już pomijając, moi drodzy, to jak ten kontener w ogóle jest opróżniony, tak? Bo to ani śmieciarka nie podjedzie, ani... Po co ten kontener w ogóle tu stoi? Ani helikopterem go nie przetransportują, bo jeszcze w misji, którą wam prezentowałem, To był ten hotel, tak? Na terenie hotelu. To jeszcze, moi drodzy, mogło, że nam było helikopterem ten kontener wziąć.
Tutaj już nie można. Więc naprawdę nie znam celowości ustawienia sobie tych teksturek. Ale moi drodzy, nie czepiajmy się, robimy swoje. C2 założona, także 3, 2, 1, 0, C2 poszła. Mamy podejrzanego pierwszego, podejrzany im się nam ładnie poddaje. Mamy cywila, który najprawdopodobniej tu był jakimś pracownikiem tego kantorka. Chociaż po co on tu siedział, kiedy te drzwi nie miały klamki? Te drzwi się teoretycznie nie powinno dać w ogóle otworzyć, bo... A zobaczcie, no z drugiej strony jeszcze tak patrzę. Moi drodzy, to był zamek. To był zamek, zobaczcie, i to konkretny to był zamek. Ja jestem ciekawy, jak ten zamek wyglądał w momencie, kiedy my wchodzili, bo my chyba tą cedwyką rozsadzili ten zamek. Nie, czy my mogli ten zamek otworzyć? Pewnie byśmy mogli, gdyby to były drzwi były zamknięte, chociaż nie ma tu w ogóle możliwości włożenia wytrycha. Ale widać było, że tu czasem ktoś mógł za ten zamek chyba chytać i otwierać te drzwi, ale tylko od środka, bo od zewnątrz raczej tych drzwi ani zamknąć, otworzyć by mógł, ale zamknąć już gorzej. Dobrze, w każdym razie tak. Cywila mamy. Widzę, że cywil sobie tutaj pączki podjadał, kiedy wtargnęli napastnicy. Jednego podejrzanego mamy skutego, mamy jeszcze cywilkę, które całkiem prawdopodobne, że już to jest, że jest klientem klubu. Wiecie co, ja tak przypuszczam, że być może, pomijając już to, że tam w ogóle wyjścia nie ma, ale tak przypuszczam, chociaż dla osób pojedynczych pewnie wyjście by się jakieś znalazło, tak? Wystarczyłoby, żeby przeszli jakimiś drzwiami. I już są gdzieś tam z drugiej strony. Dla samochodu nie, ale całkiem możliwe, że to jest jakiś nielegalny klub. Nielegalny klub, którym otwierane są tylko drzwi na jakieś specjalne zaproszenie, tak jeśli ktoś konkretnie wchodzi, natomiast w przeciwnym wypadku już nie. No i moi drodzy, mam problem teraz, bo teraz tak, zobaczcie. Jest bardzo duże pomieszczenie nocnego klubu. Mamy na godzinie 11 bardzo daleko kontakt z bronią. Po lewej stronie też jest kontakt z bronią. Mamy cywila na 12. Co też jest dużym ryzykiem. Wiecie co, ja nic innego nie zrobię, bo ja tutaj i tak nie użyję żadnego granatu, bo tu za bardzo nie ma jak użyć. I tak wszystkich nie przejmę. Ustawiam sobie ten pojedynczego strzału, otworzymy drzwi i zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na szczęście poddał, przynajmniej jedno będę miał z głowy. Będę musiał się martwić. Nie będę musiał się martwić tym, że on mi będzie biegał przy strzale. Dziewczyna mi ucieka. Dziewczyna mu uciekła do kolejnego pomieszczenia, także niech ona sobie tam ucieka, to są chyba łazienki. Także... A my ją dorwiemy. I teraz tak myślę, czy tam nie puścić hukowego? Może bym tam puścił hukowy, tylko za bardzo też nie mam gdzie tego hukowego odbić, słuchajcie. Ani tu w lewo, ani tu w prawą stronę. Taki trik, chociaż w sumie może od tego, chociaż nie wiem, czy tu się odbije, bo on on mi wpadnie pewnie za te... fotele i nic z tego nie będzie. Wiecie co, to może jednak już tutaj odbijemy. Fleszyk i fleszyk. Chyba nie dostał. Dostał jednak, dostał. Drugi się poddał. Ten się niestety poddać nie chce. Musimy użyć w tym momencie paralizatora, ale też nie jesteśmy bezpieczni, słuchajcie, bo tu jeszcze nie jest pomieszczenie wyczyszczone do końca. Mamy jeszcze jeden kontakt, to chyba będzie podejrzany. Spróbujemy go zaskoczyć. Podejrzany albo cywil, teraz nie wiem. A chyba nie, chyba cywil. Tak, to jest zakładnik. Także tu już nie było ryzyka, ale dobrze. Mamy już główne pomieszczenie zabezpieczone. Tu z tej strony już nikogo nie ma. Sprawdzamy sobie jeszcze górę dla pewności. To pomieszczenie, w którym tutaj puszczają jakąś muzę, tak? Na scenę. Oj, masa płyt. Ciekawe, czy oryginalne. Ciekawe, moi drodzy, czy płyty mają oryginalne, skoro to jest klub nielegalny. Może spiracone. Tym bardziej, że wygląda to na to, że to są tylko zwykłe płyty w pakowaniu, tak? A tam nie widziałem żadnej jakiejś z brzegu logo danego twórcy graficznego, więc prawdopodobnie pewnie nie dość nielegalny klub, też nielegalne płyty, także mamy kolejny powód do zatrzymania, tak? Do przesłuchania. Moi drodzy, klub wygląda nie tylko na klub taneczny. Klub jest klubem, w którym pracują chyba stripteaserzy. Bo zwróćcie uwagę, że mamy rurę, tak? Więc nie wiem, czy w ogóle tutaj odbywa się jakieś koncerty, bo wydaje mi się, że tu się koncerty nie odbywają, tylko po prostu odbywa się striptease. Nie jest to jednak profesjonalny klub ze striptease'em, bo moi drodzy,
Oczekujcie, ponieważ w jednym z kolejnych odcinków, co prawda może nie szybko, bo jeszcze w tej chwili nagrywam odcinki z gry Sword 4, bo chcę już wszystkie gry, odcinki nagrać z gry Sword 4, a później przejdziemy sobie z powrotem do syndykata, tak? Tak sobie ustaliłem. Później, kiedy przejdziemy do syndykata, ja wam jeszcze zaprezentuję misję z takim profesjonalnym striptizem. Będziemy w klubie nocnym, tam gdzie się odbywa striptiz, i moi drodzy, to już jest typowy klub ze striptizem. To już nie jest tylko jedna rura. Tam już mamy ściany wymalowane dziewczynami, mamy dziewczyny w pokojach, tak? To wszystko będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, kiedy będę tą misję rozgrywał, ale dopiero wtedy, kiedy ja wam tę misję zaprezentuję. Także jeszcze na razie musicie się obejść smakiem. Na razie mamy taki przedsmak, że coś takiego jak kluby ze striptizem są, tak? Które możemy w grze Sword 4 spotkać. Dobrze, skanuję sobie kolejne pomieszczenie, które wyglądało na czyste. Sprawdzamy sobie lewą stronę, prawą stronę, wygląda na czysto. A kalendarz, jak widzę, ktoś sobie tutaj znaczył dni. Mamy september, wrzesień, tak? Chyba. Wrzesień chyba. Tak, wrzesień. I mamy tutaj któryś z dni. Gdzieś pewnie koło 20 któregoś, ale nie mamy roku. Nie wiemy, który teraz jest, słuchajcie, rok. A wiecie co jest najciekawsze? Najciekawsze, moi drodzy, że na tym, zwróćcie uwagę, kalendarzyku mamy Food Wall Restaurant. Restaurację Food Wall, czyli misję pierwszą, nazwę restauracji, misji pierwszej z GSW 4. Także ciekawie pomyślane. A restauracja i klub nocny to są prawie podobne zawody, tak? Znaczy zawody, no w sensie, że podobnie działają, bo tu jedzą, tu też jedzą, tak? Co prawda w restauracji nie tańczą, ale może gdzieś tam się posilają, tak? Być może to jest jedna i ta sama firma, lub mają umowę jacyś tam właściciele ze sobą, żeby swoje firmy reklamować, tak? W swoich branżach. Moi drodzy, kolejny podejrzany, mam parawana 12, więc nie widzę, co się tam dzieje. Tam chyba jest jeszcze cywil, ale ten podejrzany, którego widzę, powinien swobodnie dostać na C2. Więc ja C2 zakładam. Założę się na prawo, to będzie lepiej, na lewo będzie gorzej. Prawo, okej, super. Jeśli mamy drzwi podwójne, słuchajcie, C2 może się założyć losowo. To nie jest tak, że jak zakładamy na prawe drzwi, tam się założy na prawe, jak na lewe, to na lewe. Może być tak, że zakładamy na lewe, założy się na prawe i odwrotnie. To jest element losowy, natomiast zawsze działają, wysadza drzwi oba, z tym tylko, że nie wiem, jak jest, słuchajcie, z działaniem C2 na podwójnych drzwiach, ponieważ nie wiem, czy tylko działają drzwi, na których jest posadzona C2, czy działają, wybuchają i ogłuszają też te drugie drzwi. Natomiast jedno jest pewne. Jeśli byśmy zastosowali C2 trick w tym wypadku, bo podejrzany byłby na przykład po prawej stronie, po lewej, to w tym wypadku, jeśli C2 jest założona na prawą, podejrzany po prawej tylko dostanie. Czyli te drzwi na C2 tricku na pewno nie działają na suspekta po lewej stronie. Natomiast wydaje mi się, że skoro nie działają, to tak samo nie działają w ogłuszaniu 12. Czyli gdyby był suspekt gdzieś tam bardzo po kącie ustawiony, gdzie mogłyby go chycić drzwi po lewej, a nie po prawej, to C2 założona na prawą nie ogłuszy tego raczej podejrzanego. Raczej nie ogłuszy, ponieważ tak jak mówię, oceniam to według C2 triku. Skoro C2 trik nie działa, to najprawdopodobniej drzwi, na których C2 nie jest założona, również nie ogłuszają podejrzanego. Ale to taki szczegół. Odpalamy. 3, 2, 1, 0. C2 poszła, chociaż nie dostał chyba. Albo nie widzę. Chociaż nie, może dostał. Dostał. Dostał podejrzany, tylko on tak po prostu zareagował, że jeszcze biegł. Teraz widzimy wyraźnie, że dostał. Bo się jeszcze jak dobiegł, poddał, jeszcze się trzymał troszkę za głowę. Zabezpieczamy pana, panią. Podejrzanych. Podejrzanego mam jednego. A moi drodzy, może tak zastanawiam się cały czas nad motywem całej tej akcji. Zwróćcie uwagę, że tutaj z jednej strony mamy rurę do tańca, tak, gdzie jakieś tam panienki sobie tańczą. Z wewnątrz też mamy rurę, więc najprawdopodobniej tu może z jakąś do konkretną do, opłatą, dodatkową opłatą można było jakieś specjalne tańce sobie zamówić, tak? A ci podejrzani być może to są zazdrośni mężowie tych pań, tak? Którzy tutaj tańczą. Które pewnie były niejednokrotnie obmacywane przez klientów, bo w sumie na tym tak naprawdę, chociaż w sumie zależy, tak? Bo z reguły ochrona to nie pozwala, ale no, jeśli ktoś sobie tam prywatną sesję zamawia, to czemu nie? Także być może zazdrośni panowie postanowili się zebrać, tak? I zrobić tutaj nalot
na ten klub, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że cywile są ranni i leżą, nie wydaje mi się, że żeby tutaj modelowali sylwetki cywilom, tak? Bo no, w tym wypadku no, facet bije kobietę, no bez przesady, tak? Prędzej by tych ochroniarzy tutaj zmodelowali. Zmodelowali im twarz, ale nie cywilki. No ale mniejsza o to. To może jest tylko oczywiście nasze przypuszczenie, jaka to sytuacja miała miejsce. Natomiast to już pozostaje w sferze naszych domysłów. Moi drodzy, tutaj nasza pani uciekła i widzimy ją wyraźnie po stronie prawej. Tam w sumie dobry fleszek by był idealny. Nawet, słuchajcie, C2 trik chyba. Nawet C2 trik chyba, aby to ładnie poszedł. Jeszcze zobaczymy na drugiej stronie łazienkę. Tu też mam pana. Wiecie co? Tu po jednym fleszu puścimy, będzie ok. Ustawienie od prawej, od lewej, tak żebym za parówką nie dostał. Puścimy tak flesz, żeby przyjął prawą, lewą stronę. I moi drodzy, wchodzimy. Mamy podejrzanego. Sprawdzamy sobie jeszcze tyły, żeby nie było niespodzianki. Żadnej. W kabinach nie ma podejrzanych. Widzimy kubę krwi, także coś tu się działo. Działa jakaś mocna akcja, tak? Na tej misji. No i moi drodzy, została nam ta pani, także nie będę się zastanawiał, w sumie ustawię się od prawej. Tylko jeszcze przejdę do broni, gdyby ona zmieniała pozycję po tym błyskowo-hukowym granacie. Nie będę się zastanawiał, tylko tutaj puścimy sobie gaz, bo flash gdzieś tam może się schować za przeszkodą. A gazik, moi drodzy, sobie bez problemu poradzi. Także gaz poszedł. Ale znowu, słuchajcie, nie widzę napisu. Albo ona nie dostała tym gazem. Ona powinna dostać. Chociaż... Wiecie co? Nie będę ryzykował. Bo to jest ostatnie pomieszczenie. O, proszę! Dwóch podejrzanych. Dostała. Dostała tym gazem. Widać było, że dostali. Tylko, że nie było ani napisów, ani dźwięków, tak? Tego, że się duszą. Jak widzicie, nie ma. Nie ma napisu, nie ma dźwięku, to mnie troszkę zmyliło, no ale jeśli mamy misje dodatkowe, często jest właśnie taka sytuacja, że takich dźwięków niektórych, które są nam potrzebne, nie ma. Także moi drodzy, kolejni, ostatni podejrzani, zabezpieczeni, sprawdzamy sobie bronię. Niestety tutaj broń nam się chyba straciła, albo jeszcze gdzieś nie zabezpieczyłem. Jeszcze się przelecę, zobaczę, czy gdzieś jakaś broń, jakiejś broni nie zostawiłem. Jeśli nie zostawiłem, no to będziemy musieli oczywiście się zakończyć, bo pewnie... Znowu nam się broń na misji zbagowała. Znowu ten punkt będzie mniej. Ale ważne jest, że misja była zakończona. Sprawdzamy sobie u tego pana tutaj. Tutaj to był cywil, to raczej to nie będzie. U tego jeszcze pana na górze możemy zobaczyć, czy czasem nie ma broni. Tutaj ktoś był, tu nikogo nie było. No, moi drodzy, chyba nie znajdziemy. Jeśli w tym pomieszczeniu nie ma, tu raczej nie zostawił tej broni gdzieś po drodze. Cywilka nie będzie miała. Podejrzane nie ma. Nie ma. W takim razie kończymy misję. Pewnie znowu gdzieś się schowała nasza broń pod teksturkami. No i podsumujemy sobie wynik. Zobaczymy, jak nam realizacja misji wyszła. A w wyniku, o wyniku możemy powiedzieć tak, że mamy punktów 99, słuchajcie. Punktów 99. Moi drodzy, wszyscy podejrzani, zobaczcie, wszyscy podejrzani, aresztowani, także punktów maksymalnie. Punktów nielegalnych oczywiście w związku z tym nie ma. Nie mamy ofiar wśród funkcjonariuszy, cywile nie byli ranni, nie byłem ranny. Mam wszystkie raporty. Ta jedna broń, gdybym miał tą jedną broń zabezpieczoną, już bym miał wynik 100 na 100, czyli maksymalny dostępny wynik. Niestety w wyniku tego, że nie mogłem tej broni znaleźć, mamy punktów 99. Ale i tak powiem wam szczerze, wynik jest naprawdę niezły. Nawet bardzo dobry. Nawet nie dobry, niezły, ale bardzo dobry. Moi drodzy, jeśli wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Gry Sło 4, także trzymajcie się, cześć!